Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita, witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj pan profesor Mirosław Gronicki, minister finansów w rządzie Marka Belki. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Witam. Panie profesorze, czy można powiedzieć, że w kryzysie to najgorsze już za nami? No, trudno powiedzieć, żeby to było już za nami. Jestem dopiero na początku kryzysu. Pierwszy etap, można powiedzieć, że przeszliśmy, to znaczy to, co nazwano ogólnie lockdownem, ale no, trzeba poczekać, aż gospodarka zacznie wracać na normalne tory aktywności, a tego jeszcze chyba nie mamy. No ale powoli gospodarka podnosi się, można powiedzieć. To znaczy, oczywiście nie mamy wzrostu w skali roku. Mamy cały czas spadek, ale jest on mniejszy niż właśnie w czasie lockdownu w kwietniu czy maju. Po pierwsze, czyli jednak jakieś pozytywne rzeczy się dzieją. Na pewno w porównaniu z kwietniem jesteśmy w lepszej sytuacji. Natomiast proszę pamiętać, że jeszcze nie mamy wszystkich dokładnych danych. Mamy dane raptem dotyczące trzech agregatów, czyli produkcji sprzedanej przemysłu, produkcji budowlanej i do tego dochodzi jeszcze sprzedaż detaliczna, też raczej w zawężonym zakresie niż w poszerzonym, dlatego że ona dotyczy większych jednostek. Podobnie jak zresztą i przemysłu i budownictwa. Tutaj mamy z jednej strony podobną sytuację, jak była w Chinach, czyli na początku tego roku, kiedy cała sytuacja nieciekawa trwała 2 miesiące, a potem zaczęło się to powoli lub jak to inny woli, szybko odbijać. Natomiast to, co się dzieje lub działo w Chinach w porównaniu z tym, co się dzieje u nas w tej chwili, to jednak nie jest to samo. To nie jest kalka. My jednak znacznie wolniej dochodzimy do poziomu aktywności, która była przed lockdownem. Pamiętam, rozmawialiśmy w marcu na temat no, tej wówczas gwałtownie się pogarszającej sytuacji. Czy teraz jest pan troszkę większym optymistą, czy no, pana zdaniem cała sytuacja no, przebiega jeszcze gorzej niż można było przypuszczać wówczas? Znaczy wówczas mieliśmy za mało danych, tak jak zresztą mówiłem w marcu mogliśmy się tylko opierać na informacjach z Chin i tak jak powiedziałem, to co obserwujemy w tej chwili jest sytuacją gorszą niż to co się dzieje w Chinach, ale z drugiej strony no, można powiedzieć, że i poziom gospodarczy i pewne rozwiązania, które zastosowano w Polsce czy w Unii odbiegało od tego, co było w Chinach, wobec tego naturalnie, no, tak jak obserwujemy, to ta sytuacja musiała być troszeczkę inna. Ale wracając do pana zasadniczego pytania, czy oczekiwałem, że będzie lepiej czy gorzej, mogę powiedzieć, że do maja moje oczekiwania były spełnione. To znaczy, sytuacja wyglądała w miarę tak, jak oczekiwałem. Natomiast czerwiec wydaje mi się, że jest lepszy niż się spodziewałem. Także można powiedzieć, że sytuacja wygląda nieco lepiej. Jak będzie w ciągu lata, czyli zarówno w lipcu, jak i w sierpniu, to zobaczymy to, co słyszę od przedsiębiorców, to oni twierdzą, że raczej nie oczekują jakiegoś gwałtownego przyspieszenia, raczej oczekują no, pewnej stabilizacji na podobnym poziomie jak w czerwcu.
No właśnie, czyli stabilizacji na dosyć niskim jednak poziomie. Ale czy generalnie pana zdaniem, panie profesorze, te wszystkie tarcze, te działania rządu jak do tej pory sprawdziły się? A to już jest Osiągnęły inna to, co bajka. miały osiągnąć? To znaczy, Zgadza moim się. zdaniem, te tarcze były zrobione, znaczy pomysł był dobry, natomiast wykonanie było chyba troszeczkę nadmiernie przyspieszone. Bo to nie jest tylko kwestia, ile kto dostał pieniędzy, tylko dlaczego w tak krótkim czasie do systemu gospodarczego no, włożono z zewnątrz de facto prawie 200 miliardów złotych w bardzo krótkim okresie. To zamiast od razu pobudzić gospodarkę, no, spowodowało, że te pieniądze odłożyły się albo w postaci gotówki w obiegu, albo w postaci bardzo szybko rosnących depozytów bieżących w bankach. Czyli te pieniądze być może zaczną w jakiś sposób być wykorzystywane w przyszłości, ale na razie można powiedzieć, to było tylko jak gdyby zaspokojenie tych oczekiwań, które miały przedsiębiorstwa i gospodarstwo domowe, ale można powiedzieć, że zaspokojenie w dość, no, dość nadmiernym, na dość nadmiernym poziomie. Można powiedzieć w ten sposób, że gospodarka jak gdyby zachłysnęła się tą nadmierną ilością pieniądza. Stąd odpowiednie reakcje banków, stąd odpowiednie reakcje banku centralnego. I można powiedzieć, że musimy poczekać, kiedy te pieniądze zostaną w rzeczywistości skonsumowane. Czyli panie profesorze, troszkę za dużo, troszkę za szybko, tak? Można odnieść takie wrażenie, jeśli chodzi Tak, o tą wydaje mi się, że pomoc to powinno być finansową. zrobione etapami. To znaczy, być może to dla tych osób, które były w lockdownie, czyli dla pracobiorców, to było potrzebne, ale dla przedsiębiorców, którzy w tym czasie nie pracowali, dawanie pieniędzy po to, żeby oni mogli w przyszłości ewentualnie te pieniądze wykorzystać w taki czy inny sposób, to było nadmierne, bo można było to no, rozwiązywać etapami i w tym momencie, może nawet nie w tym momencie, w ten sposób nie zalano by systemu finansowego tak dużą ilością pieniądza, który no, siłą rzeczy nie pracuje. No właśnie, ale zalewamy naszą gospodarkę pieniądzem, ale no musimy mieć świadomość, że te pieniądze kiedyś się skończą, tak? Proszę powiedzieć, panie profesorze, czy rzeczywiście te pieniądze powoli zaczynają kończyć? Na jak długo stać nas jeszcze na takie działania? Znaczy, niektórzy ekonomiści uważają, że limit zadłużenia, który polska gospodarka w tym roku mogłaby udźwignąć, to jest 1,3 bln miliardów złotych. No, chciałbym zwrócić uwagę na to, że do kwietnia nasze zadłużenie całego sektora finansów publicznych wynosiło gdzieś około, może nie tyle całego sektora finansów publicznych, co tak zwane zadłużenie Skarbu Państwa wynosiło około 1,5 bln miliardów złotych i wzrosło w porównaniu z tym, co było pod koniec ubiegłego roku, około 100 miliardów złotych. Wiadomo, że w maju i w czerwcu nastąpiło dodatkowy wypływ pieniądza do systemu na bazie oczywiście pieniądza pożyczonego, czyli pożyczał PFR, pożyczał BGK i to są sumy rzędu około 200 miliardów złotych, a więc nasz
Można na tej zasadzie przypuszczać, że nasze zadłużenie w tej chwili sięgnęło 1 250 miliardów złotych, czyli już jest bliskie tej granicy, o której co po niektórzy mówią. Wiadomo jest rzeczą, że jeżeli jeszcze dodatkowo gwałtownie zwiększymy zadłużenie, to system może tego nie wytrzymać. Czyli trzeba będzie ruszyć po pieniądze poza system krajowy, pożyczać zewnętrznie, albo liczyć na to, że dostaniemy pieniądze z Unii bądź z innych środków. Na razie trudno oczekiwać, żeby Unia finansowała polskie potrzeby tak szybko. Wiadomo, że jakieś pieniądze dostaliśmy, to około 7 miliardów euro z Unii, ale to są w porównaniu z tymi potrzebami, jakie mamy, pieniądze dość małe. Więc jeżeli A jeśli panie, okaże panie się... profesorze, a jeżeli będziemy tak dużo pożyczać, no to jednak to wpłynie jakoś na ten rynek pożyczkowy. No nie, czy to nie będzie trochę tak, że tych pieniędzy do pożyczenia zabraknie dla firm? Znaczy, jest kwestia tego rodzaju, że na razie rzeczywiście mamy do czynienia z gwałtownym procesem wypychania. Kredyty w sektorze przedsiębiorstw spadają. Znaczy, poziom zadłużenia wobec banków jest coraz mniejszy. I to widać wyraźnie po danych, które publikuje Narodowy Bank Polski. Natomiast gwałtownie rośnie zadłużenie zarówno w sektorze komercyjnym, bankowym, jak i w innych instytucjach sektora prywatnego, finansowego, ale też mamy po raz pierwszy wzrost zadłużenia, czy powiedzmy nawet nie tyle zadłużenia, co po prostu zakup obligacji i innych papierów wartościowych rządowych przez NBP. Tutaj mamy sumę ponad 100 miliardów złotych. I jeżeli zadłużenie będzie dodatkowo nadmierne w stosunku do tego, co w tej chwili widzimy i czego oczekujemy, to oczywiście z jednej strony to będzie problem dla przedsiębiorstw, no bo jeżeli mamy efekt wypychania, to mamy też efekt jak gdyby ograniczenia ekspansji kredytowej banków na rynek prywatny, na rynek przedsiębiorców. Ale druga sprawa to jest taka, że może to też skutkować zwiększeniem kosztów obsługi zadłużenia. Na razie tego nie widzimy. Na razie można powiedzieć, że Polska na tle innych krajów regionu wygląda nieźle. Takie mierniki, które mówią o tym, czy jesteśmy lepiej czy gorzej oceniani, to jest takim miernikiem mogą być CDS-y, czyli różnice pomiędzy papierami rządowymi polskimi, a papierami powiedzmy rzędu bardziej, powiedzmy, bardziej wiarygodnymi niż polskie. No, są niewielkie, większe mają na przykład Węgrzy i Rumunia, mniejsze mają Czechy. Ale nadal nie są to wielkości, powiedzmy, no, od których bolałaby głowa. Także na razie nie jest to problem. Ale tak jak powiedziałem, jest to kwestia poziomu, którym możemy ewentualnie przekroczyć w przyszłości, czyli przykładowo tych 1 300 000 000 złotych. Rozumiem, że konsekwencje, wspomniał pan o no, jednak możliwości poważnego odczucia systemu gospodarczego, systemu finansowego w takiej sytuacji. Jak to mogłoby wyglądać? Czy możemy jakieś scenariusze pokazać, na ile ten system jest zagrożony nasz? Tak jak powiedziałem, jeszcze nie widać tego zagrożenia, natomiast sięgamy jeszcze powiedzmy nie. Tych wielkości, które no,
mogą stanowić punkt krytyczny. Więc Co by się mogło wydarzyć właśnie wówczas? Jest kwestia tego rodzaju, że tak jak w każdej sytuacji kryzysowej, a takie sytuacje kryzysowe Polska już miała w tym 30-leciu. Ostatnie takie zagrożenie mieliśmy w 2008-2009, kiedy rentowności polskich obligacji poszły bardzo ostro w górę. Znacznie bardziej niż to było w innych krajach. Dlaczego? Dlatego, że popyt na płynność zewnątrz Polski był znacznie większy. Wobec tego Polska nie mogła się tak ładnie wstrzelić, jak to się mówi, w ten portfel kredytowy zewnętrzny, żeby mogła uzyskać przyzwoite rentowności. I wtedy to oczywiście był problem. Natomiast na razie tego jeszcze nie mamy. Powtórzenie tej sytuacji, czym może grozić? No po pierwsze tym, że my pożyczamy w tej chwili na tak zwany krótki okres. Jeżeli okaże się, że nie będziemy w stanie tego spłacić albo zrolować po tych samych rentownościach lub po tych samych cenach, inaczej mówiąc, no to siłą rzeczy musimy zachęcić tych, którzy by chcieli kupić polskie papiery w przyszłości. A ta zachęta, no to może doprowadzić jedynie do tego, że te rentowności podejdą w górę, a w kolejnym etapie to spowoduje zwiększenie kosztów obsługi zadłużenia. Żeby nie być gołosłownym, jeżeli zadłużenie będzie sięgało 1 300 000 000 zł, a rentowności przeciętne wynosiłyby około, powiedzmy, 5%, to już kosztuje nasz budżet ponad 3% PKB w obsłudze zadłużenia. I to oczywiście powoduje, że wydatki odpowiednio rosną tylko z tego tytułu. Nie jest to jeszcze zagrożenie, ale jeżeli byśmy na przykład mieli 2 biliony, czyli 100% długu, około 100% relacji długu do PKB i 5%, powiedzmy, średnich rentowności, to już jest 5%. I to już jest znacząca wielkość, bo to byłoby ponad 10% wszystkich wydatków całego sektora finansów publicznych. A więc rzecz polega na tym, żeby nadmiernie nie pożyczać, nie doprowadzać do tego, żeby koszty obsługi zadłużenia były również nadmierne, tak aby, powiedzmy, koszty obsługi nie zabierały pieniędzy, które można było przeznaczyć na coś innego. No tak, ale jeżeli nie pożyczać, to co robić, panie profesorze? Ja już powiedziałem. Podnosić podatki, ciąć inwestycje? Nie. Ja nie chciałbym w tej chwili wchodzić w cały scenariusz, co by było, gdyby. Natomiast rzecz polega na tym, że sami zaczęliśmy, tak, przez ten bardzo szybki wypływ pieniądza na rynek, zaczęliśmy zwiększać zadłużenie. Jeżeli to, co daliśmy, okaże się niewystarczające, bo nie wiemy, co będzie za 2-3 miesiące. Możemy mieć na przykład kolejny lockdown za parę miesięcy i co wtedy? Ryzyko, które mamy w tej chwili, polega na tym, że daliśmy pieniądze, te pieniądze nie pracują, te pieniądze mogą, jeżeli nic innego się nie zdarzy, doprowadzić do tego, że będziemy mieli wyższą inflację, albo jeżeli te pieniądze zostaną szybko wykorzystywane i nagle trafi się lockdown i znowu będziemy mieli problem z płynnością ogólną, to będziemy musieli się ponownie zadłużać. Więc rzecz polega na tym, że musimy sobie jasno powiedzieć, że trzeba w tej chwili bardzo ostrożnie
wydawać pieniądze. Znaczy, jakiekolwiek nowe programy wspomagające muszą być przemyślane i muszą być, tak jak wcześniej mówiliśmy, raczej etapowe niż, powiedzmy, programy, które na zasadzie angielskiego słowa lump sum wydawania pieniędzy, czyli będziemy wydawać pieniądze Ale po prostu, że tak trzeba. czy pana zdaniem, panie profesorze, dojdzie jednak do podniesienia podatków? Rząd nie będzie miał wyjścia i będzie musiał ciąć inwestycje na przykład na drogi i podnosić podatki? W sytuacji takiej, kiedy nie możemy pożyczyć, albo pożyczenie będzie zbyt drogie, to trzeba będzie to zrobić, ale tak jak powiedziałem, no, na razie jeszcze tego nie widzimy, dlatego że to wszystko się dzieje w bardzo krótkim okresie czasu i pierwsze tego typu symptomy zagrożenia takiego rzeczywistego, no to będzie koniec roku, rok przyszły. Wszystko zależy od tego, jak będziemy się rozwijać, jak będą wyglądały wpływy podatkowe w systemie gospodarczym, czy przy tych stopach procentowych, przy tych wskaźnikach różnych innych parametrów parapodatkowych jesteśmy się w stanie zamknąć. Bo proszę pamiętać, że z jednej strony to, co zrobiono, to był wypływ jednorazowy. W przyszłym roku Panie profesorze, to ale. się inaczej. Panie profesorze, bo no, rozmawiamy o gospodarce, o potężnych zagrożeniach związanych z kryzysem, z którymi musimy się zmagać. Tymczasem obaj kandydaci w wyborach prezydenckich praktycznie nie mówili o tym, nie mówili o gospodarce. Z czego to wynika? To jest dosyć zaskakujące, wręcz szokujące. Z tego wynika, że oba sztaby wyborcze nie widziały tego zagrożenia. Albo inaczej mówiąc, uważano, że to, co zrobiono, to jest rzecz wystarczająca i to wszystko załatwi sprawę. Ja co do, powiedzmy, spraw politycznych nie chciałbym się wypowiadać, bo to jest po prostu kwestia wyboru, jak rozwiązuje się pewne rzeczy. Ja mogę tylko w sposób analityczny pokazać, dlaczego tak się stało. To, dlaczego czy pan prezydent Dudaj, czy pan prezydent Trzaskowski nie mówili na temat gospodarki, to ja nie jestem w stanie tego ocenić. Nie jestem w stanie powiedzieć. Ja uważam, że w tej chwili to jest tak, jak ktoś kiedyś powiedział i napisał sobie zresztą, pamiętaj, gospodarka, tak? Głupcze, żeby nie było wątpliwości. Nawet jeżeli się na tym nie znasz, jeżeli nie wiesz, jak wygląda gospodarka, na czym to się opiera, to gospodarka jest tym, co nas ograniczy. Albo jesteśmy w stanie na podstawie tej gospodarki wygenerować tyle pieniędzy, żeby zaspokoić potrzeby różne. Ja nie mówię tylko o budżecie, ja mówię również o sektorze prywatnym, o gospodarstwach domowych, inwestorach i tak dalej. Albo nie. Politycy są do tego, żeby powiedzmy, te ograniczenia, które są w systemie, niwelować po to, żeby gospodarka się rozwijała. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę. Moim gościem był pan profesor Mirosław Gronicki, minister finansów w rządzie Marka Belki. Ja również dziękuję.